I oto, proszę Państwa, jest strażak. Strażak sam, już nie jest sam. Jest troszeczkę był taki, można powiedzieć, nieserwisowany. Wszystkie zawory się już, można powiedzieć, zastygły. Ani jeden zawór nie jest w ogóle sprawny. Zobaczymy, o co mu chodzi. Jak coś, to kupimy nowe zawory. Może mamy też tutaj w okolicy jakiegoś też strażaka, może się uda ten przełożyć po prostu. No zobaczymy. Ogólnie bierzemy się za strażaka, dajemy mu drugie życie. Postaramy się, żeby on był w jak najlepszej kondycji, sprawny, żeby na przykład w razie czego, mówiąc skrótko, był potrzebny. Oby nie był potrzebny, ale żeby był sprawny, żeby w razie czego można było wsiąść, jechać i żeby wszystko w nim działało, żeby mógł na przykład pomóc komuś albo nam nawet w razie czego. No i ogólnie do podlewania, tak jak mówiłem, podlewania gnoju i takie tam srytytyty, pierdoły. No nam się też przyda, oczywiście, do nawadniania tym bardziej. Możliwe, że też do nawadniania też się może przydać. Ale to zobaczymy później. Chcemy teraz zrobić go na zichar, żeby wszystko działało sprawnie i ładnie i składnie. Dobra, to bierzemy się za robotę. Zobaczcie, jak to będzie. Rozbieramy pompę, rozbieramy wszystkie zawory. Zobaczymy, czy się nam to uda w ogóle zrobić, bo jest naprawdę wszystko takie pokorodowane, zaśniedziałe, bo to też aluminium. Dobra, działamy. To tylko będzie. Opa. Mało tu trochę miejsca, ale nieźle. Damy radę. Nawet jak będzie padać, to możemy rozkręcić. Będzie padać. Śmieszne. Śmieszne. 24. 22. I teraz? Czemu nie chcę puścić? Halo. Halo. O, tu woda jeszcze stoi. A tu? Uuu, kamyczki. Tu są kamyczki. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Kamienie. W wirniku są kamienie. Ho, ho, ho. Chomba wie, ale i tak jakoś pompowała, nie? Miała wydajność, nie? Znaczy, no, no tak, w sumie tak. No i zobaczcie. Kamyczki! Nie ma za kamyczki w pompie. Dobra. Wyciągnęli i idziemy zobaczyć, jaki zawór jest. Uszczelka chyba? Tak, powinna być uszczelka. O, linka, bo z tej strony jest kula. To trzeba to wybić teraz. No. Tu odkręcić? Tutaj nie wiem, czy to się odkręca. Chyba tak. Chyba to jest nakrętka też. Wykręcić, trzeba to rozkręcić wimadło. Bo chumba wie co. Obczyścić, wyczyścić. Jeśli tu była uszczelka jakaś, to trzeba tą uszczelkę też wyczyścić. I będzie chodzić. Zawór jak nówka, ale nie wiem, czy nam się go uda zredrenować. Tu jest uszczelka. To chyba jest uszczelka jakaś uszczelniająca tu w środku. Tu to chyba wystarczy jedna, wiesz? Z tej strony jest. Kula, już zamkniesz, nie? Mhm. Ona się tak tam... Może młotkiem zruszyć ją, ale może... Nie wiem, czy to można walić w to. Lepiej może rozkręcić. Wybić ten i ona wyjdzie, nie? Bo ona będzie luźna. No. No dobra.
I jeszcze został ten zawór. A ten? Ten zapomnę. Mówisz, nie da rady? Nie wiem, Pepsi zalać, nie wiem, WD 40. To jest taki właśnie, co się obraca, nie? Trzeba by było go rozkręcić tutaj. Tą nakrętkę i wybić, bo to jest stożkowy, ty zobacz. No jest stożkowy. Widzisz? To jest stożkowy, tu dokręcasz i on ciaśniejszy. Odkręcisz to, on wyskoczy. I tylko zruszyć i będzie gitara. To nie może być skomplikowane, wiesz. To musi być takie, że się musi naprawić. No. Ale się tam natłukłem. Ale się tam natłukłem tego. No i dobra. I macie odcineczek z stara dzisiaj, odcineczek numer 1. Zobaczcie. Wszystko nas ominęło. Nie wiem, czy to puszczę w innym filmiku, czy w tym. Zrobię parodię z tego deszczu. Lub zrobiłem. Ale ogólnie wszędzie zlało, u Sylwka nawet. Nawet u Sylwka 7 litrów wczoraj, 7 litrów dzisiaj. U nas szły dwie burze. Przecięło, rozcięło burzę na pół. Ominęła nas środkiem. Na awaryjnych poszła. I ten. I to co szło najmocniejsze z Gorzowa. Spadł lift, pokażę wam, udowodnię. No zobaczcie, w sumie widzicie, kurzy się. Tyle co, o, ślady nawet widać jeszcze. Zobaczcie, litr. Tylko już wyparowało. O, jak przesunę w tą stronę, będzie litr. Naciągany litr. Nie? Fajna akcja dzisiaj z tymi chmurami, co? Ale to jest dowód ewidentny, że tutaj jest pech. Jakiś pech normalnie. Dobra, działamy z tymi zaworami, przynajmniej to zrobimy. No, na razie.